Marcin Strzech po siódmej walce na TFL i po szóstej wygranej. Gratuluję tego zwycięstwa, bo mimo że stawiałem, że wygrasz dzisiaj ze względu na to, że po prostu Brazylijczyk znikąd i na ostatnią chwilę dosłownie, otóż sprawił niespodziankę. Tak, postawił naprawdę twarde warunki. Widać, że przyjechał nie po wypłatę, a przyjechał się po prostu bić. I to było widać po prostu w nim chęć walki, szedł do przodu i było widać, że dla niego tylko się liczy zwycięstwo tutaj. Ten najcięższy moment, kiedy ciebie trafił i byłeś na plecach, gdzieś tam walczyłeś właśnie z pleców. Jak ciężkie to było trafienie? Powiem tak szczerze, że nie czułem jakiegoś zamroczenia, nie byłem odcięty ani na nogach, ani na głowie, nigdzie. Więc naprawdę dobrze czułem, kontrolowałem, tak mi się wydaje, te ręce tam przechwytywałem i starałem się po prostu mimo trudnej sytuacji być spokojnym. Ty masz jakiegoś innego rodzaju kontrakt tutaj z TFL, jakiś promotorski z Jackiem Sarną? Tak, tak. Jacek Sarna jest teraz tak jakby moim promotorem teraz i on się zajmuje wszystkimi moimi walkami i występami. Czyli rozmawialiście coś w kontekście pasa, bo skoro pokazywałeś, czyli generalnie coś się szykuje pewnie. Gdzieś tam tak naprawdę już od paru walk jest mowa o tym pasie, więc mam nadzieję, że w końcu dostanę jakąś szansę o ten pas zawalczyć. No bo to jest moje gdzieś tam jakieś marzenie, prawda? W takim razie jeszcze raz gratuluję, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I do przodu.